Warszawa, Śródmieście, Państwo zobaczą. Przed burzą, po burzy i teraz, jak się ten klimat zmienia, no nie wiadomo, czy to jest przed burzą, czy to jest po burzy. Trochę tego, trochę psiego, czyli Warszawa. Wars i Sawa, mydło i powidło, bida z nędzą, nowe duety. Gdy jesteśmy tutaj na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. Duet, gdy nie ma ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, ani ludzi prawosławnych. Natomiast Pałac Kultury Stalina i Lenina sugeruje nam, proszę Państwa, aspekty świeckie, gdy nikt w nic już nie wierzy. Pan Bóg Jahwe, Jahwe, tetragram dawno wyrzucony z Biblii, a Biblia na śmietnik z tamtej strony, jak się wchodzi. Od strony Marszałkowskiej do Pałacu Kultury Stalina i Lenina, gdy Biblia, chrześcijańskie pisma greckie były rozdawane, były jednocześnie też i wyrzucane na śmietnik, na bruk, na krzak, na drzewo, proszę Państwa. Także Warszawa Centralna, Dworzec Centralny, Pałac Kultury Stalina i Lenina, proszę Państwa. Wars i Sawa, Warszawa. Mydło i powidło. Dworzec Centralny. No bo przejedziemy, daleko nie zajedziemy, tylko w lewo skręcimy i jeszcze raz w lewo, proszę Państwa. A tam, proszę Państwa, przed Marszałkowską jest cały ten dworzec. Nowy PKS do Anglo-Ameryki, Białystok. Dojedziesz. Zapraszamy. Także proszę Państwa, jest Warszawa, jest Warszawa. Wars i Sawa. Mydło i powidło. Bida z nędzą. No dlatego, że proszę Państwa, zlekceważyli prawa, Boże zasady. Jeżeli prawa fizyki lekceważysz, to musisz się liczyć ze śmiercią nieraz i z różnymi innymi konsekwencjami. Tak samo i tutaj, jeżeli Jahwe zawarł przymierze z narodem izraelskim i był małżonkiem dla Oholiby, no to niech oni by nie myśleli za dużo, a to tak, jakoby złapali Pana Boga, o, galeria piecowa na wprost, Pana Boga złapali za nogi, a diabła za ogon. Tak myślą, tak myśleli, proszę Państwa. Radio Tok FM Eurokoncita, Barbie, Baby Langstrom Extra. Czekamy, aż jutro te tarasy, proszę Państwa, oni otworzą, bo są może otwarte, ale krótko. Na hamburgery, restauracje, tak żeby ktoś mógł zarobić, bo szkoda pieniędzy. A teraz linia Mysia, to będą zamykać supermarkety i wszystko. Central Railway Station, dobrze, proszę Państwa. Jest nasze mydło i powidło, bida z nędzą. Warszawa jest kościelna, nie ma cerkwi, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma biskupa Jakuba diecezji białostocko-gdańskiej i im tylko umierają, proszę Państwa, biskupi Gocłowski w Gdańsku zmarł. A tak, to wiecie Państwo, nie ma biskupa Jakuba diecezji białostocko-gdańskiej, bo tu nie jest Białystok, tu nie jest Anglo-Ameryka Białystok. Tu jest Warszawa, 2,5 miliona i 3 czwarte. Nie ma prawosławnych, bo nie ma cerkwi. No, biskup, a biskup to jest różnica. Książeczka do nabożeństwa, a brewiarz to jest różnica. A po trzecie, do Biblii to się chyba nie umywają brewiarz, a książeczka do nabożeństwa. Także już jedziemy, proszę Państwa, do samego centrum. Jeszcze tylko trochę. Popatrzcie się na tę gitarę piękną, na złote tarasy, proszę Pani, na złote tarasy. Radio Tok FM Euro Kuncita, Barbie, Baby Langstrom Extra, przez szybę jako taką, bo jest w miarę czysta, proszę Państwa. Jeszcze trochę tu stary tramwaj, stara wiara, stary papież, stara wiara rzymsko-łacińska. I podkreślam, specjalnie to mówię, zasadniczo, że nie ma ludzi prawosławnych ani mormonów z USA, a ludzie to bardzo krótko żyją, jeśli są, bardzo krótko żyją. Nie ma dziadka, nie ma babci, proszę Państwa. Janek Witek się zawinął dość szybko. Już tutaj von Lipski chciała podchwycić, że nie był wcale taki młody. Ja mówię, mógł mieć 60 lat, mógł mieć
70 lat. Dlaczego nie miał lat 70? No, mógł mieć 100 lat, przecież niektórzy to nawet 90 lat dożywają, tak jak ten biskup Gocławski. 80 czy 90? Coś dzisiaj mówili, proszę Państwa. Także Warszawa jest teraz w spadku po Żydach Moherowa i nie ma też wiary. Nie ma też wiary. No bo Żydzi dawno już przestali wierzyć, proszę Państwa. Biblię zamienili w kabałę, w różne bzdury, w różne bajki. Proszę Państwa, Emily Plater, tutaj są sklepiki. Instytut Angielski, sklepiki, żebrzą stare budynki, stara wiara, stary papież, stara Polska, stara Europa, stare tu wszystko, stare i wciąż na dorobku, wciąż w centrum Polski się wszystko odbudowuje, rozbudowuje i odbudować, rozbudować się nie może. Prostytutki tutaj na ulicy Poznańskiej, tutaj jest hotel Polonia, proszę Państwa, i proszę odwiedzać hotele warszawskie. Jeśli wszystko będzie pozamykane, supermarkety, to może jeszcze w hotelu się Państwo zabawicie, bo przecież w supermarketach i kino było. Arkadia przegrywa. Po co oni tam to kino robili w supermarkecie Arkadia? Także jesteśmy tutaj w Warszawie, proszę Państwa. Jest Warszawa, Warszawa, ulica Marszałkowska, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, proszę Państwa, wszędzie. Nic na to nie poradzi. Pałac Kultury Stalina i Lenina. No i te nasze pamiątki, te nasze pomniki. Pomniki, proszę Państwa. W centrum Warszawy. Pomniki. Radio Koncito.